Sezon wakacyjno-urlopowy to świetna okazja, by przypomnieć o obowiązku zachowania ostrożności na drogach, przestrzegania nakazów i zakazów. Kierowców, jak co roku, upomina i przestrzega Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królowicza, i zaprasza do kościoła na poświęcenie pojazdów, którymi przemierzają polskie i nie tylko polskie drogi. Strój naszego szacownego rozmówcy nie jest przypadkowy. Drodzy telewidzowie, właśnie mam nadzieję, że ten czas spędzacie bardzo, bardzo, że tak powiem, pożytecznie, odpoczywacie bezpiecznie, podróżujecie, poznajecie Suwalszczyznę czy w ogóle świat, także wszystkiego najlepszego, żeby to był taki naprawdę czas cudowny. I właśnie w takim cudownym czasie lata jest też miejsce na refleksję, bo jeżeli jeździmy, jeżeli przemieszczamy się, to pamiętajmy, są różnego rodzaju nieszczęścia, prawda? Ktoś łamie przepisy, ktoś tam coś robi nie tak, jak powinien robić, na drodze oczywiście. W związku z tym w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach już, a może dopiero po raz 14, kolejna edycja akcja Krzyż Bezpieczna Podróż. Tym razem pod hasłem Pomagaj potrzebującym na drodze. Proszę Państwa, to hasło jest bardzo wymowne. My wiemy, że trzeba pomagać. Jeżeli my nie pomagamy, jeżeli widzimy nieszczęście na drodze, jeżeli uciekamy od tego, bo nie mamy czasu, a nieraz się boimy nawet, prawda, bo nie chcemy z tym nic wspólnego, to wtedy popełniamy grzech, a nawet nieraz przestępstwo. Dlatego też naszym obowiązkiem jest pomagać. Nie możemy uciekać od nieszczęścia. Ucieczka od nieszczęścia jest naprawdę ucieczką od siebie, ucieczką od człowieka, od jego godności. Z kolei, gdy zdecydujemy się pomóc bliźniemu w potrzebie, zachowajmy rozwagę. Nieraz może być jakiś podstęp na drodze, prawda? Ktoś tam może wykorzystać naszą dobroć, czy po prostu nasze serce. Dlatego roztropność i jeszcze raz roztropność. Proboszcz Lech Łuba spotkał się właśnie z przedstawicielami służb mundurowych, by omówić szczegóły akcji oraz wygłaszanych przez nich prelekcji. Chodzi tu, abyśmy nie byli obojętni wobec nieszczęścia, które spotkało innych kierowców, i żebyśmy pomagali w jakiś sposób, żebyśmy się zatrzymywali, żebyśmy nie jechali obojętnie wobec nieszczęścia, które przytrafiło się innemu uczestnikowi ruchu drogowego. A z tym bywa u nas, jak doskonale wiemy, różnie. Są tacy osoby, które pomagają, rzeczywiście zatrzymują się, a są tacy, którzy, powiedzmy, może mniej tolerancyjnie podchodzą i z pewnym dystansem po prostu do tego. Ale jak najbardziej zachęcamy do zatrzymania się, do udzielenia pomocy, do chociażby zapytania, czy ktoś nie potrzebuje jakiejś pomocy, bo tak naprawdę nie wiemy, co w przyszłości nas może przytrafić, czy my rzeczywiście kiedyś w drodze nie będziemy potrzebowali jakiejś pomocy. Tematy dotyczące bezpieczeństwa, pomocy na drodze i różnego rodzaju zagrożeń, jakie za sobą może pociągać, będą omawiane w najbliższą niedzielę w kościele Kazimierza Królewicza podczas każdej mszy świętej. No i oczywiście po każdej mszy świętej, drodzy Państwo, święcenie pojazdów. Podjeżdżamy jak zwykle pod starą kaplicę i tam jest woda, będzie woda przygotowana i będzie można ten swój pojazd poświęcić. Proszę nie martwić się, że ktoś w tamtym roku poświęcił i w tym roku już nie musi. Nie, to proszę Państwa, nie chodzi o to, że był poświęcony i to już działa. Tu nie tylko chodzi o poświęcenie, ale w związku z tym chodzi o pewną refleksję, zastanowienie się nad tym, jakim ja jestem kierowcą. 14. edycja akcji Krzyż Bezpieczna Podróż rozpocznie się w niedzielę o godzinie 9:00 uroczystą mszą świętą z udziałem władz miasta i przedstawicieli parlamentu. Wcześniej w godzinach od 8:00 do 13:00 będzie można oddać krew. Organizator nie zapomniał też o czymś dla ciała, czyli darmowej grochówce dla parafian.